Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Danganronpa 2. Jesteśmy w rozdziale drugim gry. No i cóż, jesteśmy w jadalni. Ostatnio, po pierwszym procesie, wszyscy są w takich sobie nastrojach, ale próbują wyczesać z siebie jakieś tam układy energii i nadziei. No i cóż, zobaczymy, czy się nam otworzy kolejna wyspa i co właśnie będzie działo się dalej. Nie znowu głos, mogę na start. Jej, jak ja to przeczytam. Wasz wzgląd na życie zmienił się przez moją słodkość. W ogóle ja mam wrażenie, że zawsze czytam Monokuma innym głosem, ale to ciężko jakoś wykrzesać ze mnie ten głos. Więc wasze ciała nie mogą żyć beze mnie. Nie mogę się powstrzymać. Wiecie, moje ciało reaguje na Monokumę samo z siebie. Coś w tym stylu? O, to obchodzi. Po prostu pośpiesz się i powiedz nas, powiedz, dlaczego tu jesteśmy. Jeżeli ma być 4, też się nad tym zastanawiam. Moja cenna służąca zniknęła. Służąca? Wiecie, moje monobestie. Jedna z nich po prostu zniknęła. Ha? Jedna z monobestii zniknęła? Może za bardzo obniżyłem im ilość jedzenia? Może one mnie bojkotują? Oj ty ju! Ale... ten typek jest najsłabszym z Ligi 4. Jak wstydliwie dla monobestii jest przegrać z tak marnym człowiekiem. To chcesz powiedzieć, prawda? Chociaż to jest ledwie początek, punkt kulminacyjny pojawi się krótko potem. Teraz. Niech usłyszę twój krzyk. O, Jezus, coś przypominałem. Monokuma nie łapie Gundama. Tak, też mi... było pisane w komentarzu, żeby czytać Gundam, a nie Gundam. Nie wiem, Gundam brzmi jakoś lepiej, ale... no, niech będzie Gundam. Gundam... jest niezrozumiałe postaci nawet dla Monokumy. Hej, Gundam. Powinieneś przestać się bawić z tym wypchanym zwierzakiem. Wciąż jestem nazywany wypchanym zwierzakiem. Cóż, wygląda na to, że nie wiecie nic o moich monobestiach. Jest to strata czasu, żebym się o to martwił. Nie chcę wyłysieć z obawy, zbyt mocnej obawy. Mądry kotobot raz powiedział, nasze oczy są z przodu, żebyśmy widzieli, gdzie iść. Trzeba iść naprzód. Gdy tylko Monokuma powiedział te znajomo brzmiące słowa, raz jeszcze, zniknął. Hej, jak myślicie, o czym on mówił? Mówił coś o zniknięciu monobestii. Jedyną możliwością, o której myślę... Czy rozmawialiście o czymś? Jeżeli tak, mogę przyjść później. Więc wyłaź. Nie. Może po prostu poproś, żebym wyszła w bardziej miły sposób. Tak, zanim wyjdziesz, chciałbym cię o coś zapytać. Czy wiesz coś o zniknięciu monobestii? Ach, tak. Dokładnie. Tada! To ja pokonałem monobestię. Ty pokonałaś? Mazikajo! Pokonanie potwora takiego jak ten. Jak ci się... jak ktoś taki jak ty coś takiego zrobił? Opowiem o tym bardziej szczegółowo w innym trybie. Właśnie po przejściu pierwszego procesu pojawił mi się przeciwny tryb w menu. Czekajcie, może wam to wskazać? Nie, to nie te menu. W tym takim jakby... jak jeszcze wczytuje się save'a. Jakiś tam właśnie Monomi, The Miracle Girl, coś takiego. Tak czy siak, otworzyłam dla was bramę. Jeżeli brama jest otwarta, to znaczy, że możemy pójść na inną wyspę przez ten most, prawda? Czy to prawda? Dokładnie, to się zgadza. Teraz możecie zbadać większy obszar. I możemy wszyscy na nim żyć i bawić się wspólnie. Miłość, miłość. Życie razem na tej wyspie nie jest tym, co jest ważne.
Musimy się dowiedzieć, jak stąd uciec. No. Oczywiście. Ucieczka z tej wyspy jest naszym głównym celem. Halili. Nikt nie chce żyć na tej... na tej parodii hollywoodzkiego filmu akcji. Wolę życie, gdzie śmiej jestem bardziej zwyczajna. To bardziej mi pasuje. W porządku. Jeżeli znajdziecie coś, co będzie można, z czego będzie można zrobić częściej łódki, dajcie mi znać natychmiast. Wygląda na to, że wszyscy złączyli się w ścieżce, która jest inna od tej, którą zaplanowałam. Oho. Disperse, co to znaczy disperse? Rozpraszać. Więc rozpruszmy się. Tym razem nadszedł czas, żeby uwolnić przeklętą pieczęć. Pożądaczku, znajdźmy sposób, żeby wydostać się z tej wyspy. To jest niemożliwe. Opuszczenie tej wyspy nie jest dłużej możliwe. Nie jest dłużej możliwe? Hej, co to oznacza? A! Ej, Hajime! Zostaw już to w spokoju. W końcu... jest taka sama jak Monokuma. Będzie lepiej, jeżeli nie będziesz się do niej zbliżał. Masz rację. Wygląda na to, że uwaga wszystkich obróciła się w stronę badania wyspy. Spodziewaliśmy się znaleźć coś, co pomoże nas uciec z tej sytuacji. I z tą myślą wszyscy opuścili jadalnię. Okej, została tu Mahiru, pogadajmy z nią. Nowa wyspa? Powinnam znaleźć tam parę wskazówek. Ech, nie możesz! Obiecałaś, że zawiążesz moje kimono. Nie. To była... możemy to zrobić po tym, jak się zbadam nową wyspę. Ale... jeżeli się nie pośpieszę i nie wezmę kąpieli... ten snob znowu... będzie mówił, że śmierdzę. I znowu będę się nade mną znęcać. Okej. Weź może na początku delikatne prysznice. O, będziemy się nawzajem myć. Myć się nawzajem? Poczekaj. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Żebym też weszła po tym prysznicę. Daj spokój, jesteśmy obie dziewczynkami. Nie musisz się wstydzić. Demo. Ale... let's go! A tu okazuje się, że ona też jest chłopakiem jak Chihiro. Dalej, chodźmy! I oto pociągnęłam Mahiru za rękę, uśmiechając się dziecko przed szkolną wycieczką. I obie ruszyły w stronę chatek. Myć się nawzajem? Rozumiem. Myć się nawzajem, tak? Okej. Nie wiem, gdzie wyszedłem. Zawsze za szybko wychodzę, a to chyba można wybrać, czy można... czy jakby na zewnątrz się wydostać, czy nie. A, mniejsza o to. O, dostaliśmy level 20. Ale czekajcie, czy mnie coś tu interesuje? Nie. Idziemy już. Jeszcze będziemy biegać z buta, ale tak jak ktoś słusznie zauważył, jak będzie więcej wysp, to myślę, że bieganie z buta będzie trochę bezcelowe. W sensie, no, bez sensu to będzie kompletnie. I myślę, że nie będziemy się na tym aż tak skupiać, wtedy będziemy trochę używać szybkiej podróży. Nie wiem, jaki level jest maksymalny swoją drogą, ale no, dowiem się. Tylko ja chcę zajść na plażę na chwilę. Aha. Teraz powinienem pośpieszyć się i zbadać drugą wyspę. No dobra. Chciałem zajść do maszyny, żeby pokupować coś, no nie da się. Okej. Ja musimy biec w tą stronę, żeby do drugiej bramy dobiec. Czekajcie, zobaczmy aż o peta. Ma kupę posprzątaną. Czy to będzie brama numer 2? Tak. Nowa wyspa. Zobaczmy. Miała rację. Monobestia, która blokowała ten most, zniknęła. Dodatkowo brama, która blokowała most, też jest otwarta. Chyba Monomi miała rację. Co się kryje za tym mostem? W porządku.
chyba powinienem się dowiedzieć. To jest nowa wyspa. Nastrój wydaje się być inny w porównaniu z pierwszą wyspą z hotelem. Cóż, nie ma teraz czasu na takie bezsensowne obserwacje. Może to być wskazówka, która powie nam, jak można opuścić tę wyspę. Muszę ją znaleźć. Okej. Okay. Zbadajmy po kolei nową wyspę. Możemy to... Denis 20... Kampoju 50... Nie rozczytam tego. Dobra, to jest jakaś świątynia, ruiny. Jezu, coś mi w gardle siedzi, muszę się napić. Zobaczcie za te dźwięki. Co to jest za ogromna budowla? Budynek. Ma ten klimat starożytnych ruin, ale... Jej kształt mi przypomina ruin. Hej, Chiaki. A, przepraszam. Przysnęło mi się. Nie wyglądasz, jakbyś przysnęło. Wyglądasz, jakbyś kompletnie zasnęła. Stojąc. Tak czy siak, o co chodzi z tą ogromną budowlą? Wygląda na jakieś ruiny, albo na historyczny zabytek. Starożytne ruiny. Też tak myślisz. Ale to nie są typowe starożytne ruiny. Nie uważasz? Nie wiem, jak to do końca ubrać w słowa, ale... Tak. Tajemniczy budynek. Wygląda na specjalne miejsce. Specjalne miejsce. Rozejrzę się jeszcze trochę wokoło, więc możesz iść gdzie chcesz. Proszę, idź już gdzieś stąd. Ona chce się mnie pozbyć? Prawdopodobnie chce być sama. Żeby pospać bez przerwania jej. Łapię. Ale lepiej nie zasypiaj. Daj mi znać, jak odkryjesz coś ciekawego. Tak, zostaw to mnie. Jeju, ona działa całkowicie solo. Jakby żyje w swoim świecie, ale jej uśmiech jest taki niewinny. To jest nawet bardziej denerwujące do przeżycia. Okej? Okay. Aha, czyli nie możemy dalej badać. No okej, okay, ona chce tam swoje rzeczy robić. Co tutaj mamy? Jakiś Baker Street. Biblioteka. A foreshadowing z pierwszego, że tak powiem, sezonu gry. Ale ta biblioteka jest znacznie większa. Wow. Jest tutaj naprawdę sporo książek. To jest prawdopodobnie biblioteka. Co? Czy przypadkiem Hajime nie jest super idealnym detektywem? Jak on na to wpadł? Ale... I tak wygląda całkiem przytłaczająco. Dobra, tutaj widzę Momokuma. Start. Ukrytego Momokuma. Dostaliśmy monetki, które tam wydałem później na plaży. Dobra, co możemy tutaj przejrzeć? Tak się rozbita statua Monomi. Ta brązowa statua Monomi, mam na myśli Usami, zanim została przerobiona. Wygląda rozbitą na to, że rozbiła się, kiedy upadła. Traktowana jako... jakby co nawet jako statua. To dosyć smutne. No, w sumie... To jest brązowa statua Monokumy. Wygląda tak arogancko. Co za słaby gust. Dobra, sprawdźmy półki. W jakim języku są napisane te książki? Francuskim? Włoskim? Nawet nie wiem. Jakie interesujące opisy. Co czytasz? Czy to książki polityczne, albo jakieś filozoficzne? Najnowszy numer magazynu okultystycznego. Przełamuje granice podziemnego świata zagadek i cudów tego świata. To dosyć niespodziewane. To nie jest tak, że czytam go często. Po prostu czytam go, ponieważ ma specjalny artykuł o seryjnych zabójcach. To wcale nie jest dobra wymówka. Prawda. Wygląda na to, że pisarz ma bardzo dobry gust.
możemy myśleć nawet Genocide Jack. A, Genocide Jack! Jest wspomniana w tym artykule. Genocide Jack czy nie? Czy jak ona się tam nazywa? Chyba o niej gdzieś słyszałem wcześniej. Genocide Jack jest słynną japońskim seryjnym mordercą, który ma reputację nawet wśród użytkowników internetu. Jest bardzo popularna pośród młodych i jest znana z pisania wiadomości krwią na scenie zbrodni. Najwyraźniej jest ona uczennicą szkoły średniej lub gimnazjum, która nosi marynarskie wdzianko. Uważaj, Hajime. Czy wiesz, jak dużo uczennic nosi teraz takie wdzianka w tych czasach? O! To jest moje ulubione. Sparkling Justice. Skąd ja znam to? Sparkling Justice. Jezu, czy to nie była... Czy to nie... Nie, nie wiem. Skąd to nie kojarzę? Sparkling Justice. To Sparkling Justice jest takim typowym tematem tych ekskluzywnych artykułów. Wytłumaczcie to na wszelki wypadek. Sparkling Justice to taka błyszcząca sprawiedliwość, coś w tym stylu. Spark to jest ogólnie taka, jakaś, nie wiem, taka właśnie światłość, rozbłysk, iskierka, coś takiego. Coś w tych klimatach. Jest seryjnym zabójcą, którzy nazywają się także przyjacielami sprawiedliwości. Noszą różne maski bohaterskie. Nosząc różne maski bohaterskie, Sparking Justice jest seryjnym zabójcą, który zabija tylko przestępców. Sonia, uspokój się. Dzięki maskom które nosi Sparkling Justice, nikt nie wie, jaka jest jego, jak chodzi o jedną osobę, prawdziwy wiek lub płeć. Czy to nie jest ktoś z jedynki? Czy coś... Tak mi jakoś się kojarzy to słowo, ale nie wiem z czym. Czekajcie, pomyślmy. Czy ktoś z jedynki tak się mógł nazywać? Czy to nie był jakiś, nie wiem... Nie wiem, naprawdę. Ale tak mi się kojarzy. Nie, może w archiwum? Tym, co zbierkują byliśmy? W pierwszej części gry? Tam nie było o tym wzmianki? Strasznie mi się kojarzy. W końcu, to jest najważniejsze, żeby seryjny zabójca był tajemniczy. Co za ekspert? Tak! Oj. Ej, wy dwaj. Słucham was przez chwilę, ale... Dlaczego rozmawiacie o masowych mordercach? O jakichś marnych mordercach z takim entuzjazmem? Ja w ogóle nic nie mówię. Proszę, potrzymaj. Proszę, poczekaj. To jest niepoprawne, żeby uznawać tych ludzi za marnych morderców. Akceptowanie i kontakt z systemem wartości, który różni się od twojego, jest bardzo ważny. Seryjni zabójcy, ich system wartości jest bardzo różny od normalnego. Co za niesamowite istnienia. Jestem całkowicie zaintrygowana. Trochę dziwne. Księżniczka chyba nie miała co robić i doczytała się o dziś. Wiecie. Morderca. Tutaj przypomina trochę sytuacji, gdzie młoda panienka zachowuje się w całkowitym badasie chłopaku. Tak siak. To zdecydowanie różni się od księżniczki, która ma obsesję o punkcie seryjnych zabójców. Okej. Co jeszcze możemy zbadać? Tamten księgozbiór. Książki na tej półce
Co? Jakim językiem zostało napisane? Jeżeli tego nie wiem, nie chcę mi się za bardzo ich czytać. No, wygodna wymówka. Tutaj też będzie o języku? Wow, jest tu sporo książek. Niektóre z nich mają naprawdę ciekawe okładki, takie wymyślne. Mogą być całkiem wartościowe. Cóż, dla kolesia takiego jak ja, który nie może ich nawet przeczytać, są właśnie tylko ozdobą. Kolejna rozbita statuetka Monomi. Brązowa statuetka Monomi, mamy siusami. Dobra, jest też samo opisane to i pewnie to też samo będzie. Dobra. Podajmy jeszcze speko. Zgadzam się, że seryjni zabójcy mają inny system wartości niż normalne, nie ludzie. Ale dlaczego przez to są niesamowici? System wartości Sony może być lekko inny w porównaniu z naszym. Cóż, w końcu jest księżniczką, prawda? Aha, to tyle co masz do powiedzenia? Dobra, no spadamy stąd. Co, jeszcze coś tu nie zbadałem? Może trzeba pograć jeszcze z nią, tak normalnie. Jestem lekko zaskoczona. Nigdy nie spodziewałam się znaleźć tak niesamowitego miejsca. Można konkurować z moją narodową biblioteką w moim państwie? A czy to nie dziwne? Mam na myśli, czy taki resort naprawdę potrzebuje takiej biblioteki? To najprawdziwsza prawda i tak jak się spodziewałem, nikogo tutaj też nie ma. Masz rację. Bardziej jesteśmy jedynymi ludźmi tutaj, jest jeszcze bardziej dziwniejszy. Tada, Monomi tu jest! Czytam książkę! O, odkąd tu przyszliście? Chcielibyście, żebym wytłumaczyła wam... A co chodzi z tą biblioteką? Rozumiem. To jasne z twojej twarzy, że to oczywistość. Bardziej jestem bardziej energiczna niż zazwyczaj. Czuję się teraz jeszcze bardziej pusto. A co z twoim wyjaśnieniem? Cóż, właściwie jesteście uczniami, prawda? Pomyślałem, że możecie potrzebować miejsca, gdzie możecie odrabiać pracę domową. Więc przygotowałam bibliotekę. Przygotowałaś? Ty? Wszyscy mogą tutaj się spotykać i uczyć się razem. To obowiązek ucznia, żeby się uczyć. Nie zachowuj się jak nauczyciel. Jestem nauczycielką. Jesteś jeszcze dziwniejsza niż Morkuma. Więc jaka jest twoja prawdziwa tożsamość? Jaki jest cel? Prawdziwa tożsamość? To głupie. Do widzenia. Uciekanie jak zwykle, gdy temat staje się wygodny. To jest jeszcze bardziej podejrzane. Nie mogę uwierzyć, że jest jedyną, która przygotowała tą ogromną placówkę. A, prawdopodobnie kłamie. Według przewodnika tej wyspy wiele gości jest bogatych i zostają na tygodnie w tym miejscu. To prawdopodobnie jedna z rzeczy, którą oni fundowali. Poczekaj. Mówisz o przewodniku tej wyspy? Znalazłam go w bibliotece. Chcesz spojrzeć? Wow, rzeczywiście. Co to za język? Nie mam pojęcia. Angielski, halo. Twój... mówisz tym językiem. Dewa. Więc... przeczytam to za ciebie. Umiesz to przeczytać, Sonia? O kurde. Z papieżem może zostać. Posługuję się sprawnie, ponad 30 różnymi językami. To jest wymóg takiej szlachetnej rodziny członków. 30 języków. Czy szlachetna rodzina ma limit? Wyspa Jabberwock jest małą wyspą na Oceanie Pacyficznym, znanej z tego, że jest rajem, na którym wiecznie... w którym wiecznie jest lato. Tak to jest napisane. To jest dokładnie to, co Biakuja powiedział nam wcześniej.
Jabberwock, wyspa Jabberwock spa się z małej centralnej wyspy otoczonej pięcioma innymi wyspami. Zewnętrzne wyspy zostały zagospodarowane jako resorty turystyczne, a centralna wyspa była miejscem, gdzie znajdował się wielki budynek administracyjny. To dziwne. Mam na myśli centralna wyspa Jabberwock wyspy? Wysp Jabberwock? Nie było tam żadnego śladu budynku. Jedyne rzeczy, które tam były, to kamień Mokume i park. Dodatkowo, według przewodnika, jest napisane, że jest brązowa statua w lobby tego budynku, która symbolizuje wyspę. Czy to nie? Czy ty mówisz o tej brązowej statuetce, która zamieniła się w monobestię? Ale to była statua w środku parku, nie w lobby tego budynku. To nie wszystko. Jest tu też opis, który też wydaje mi się być dziwny. Według tego przewodnika, jedynym sposobem, żeby dotrzeć, żeby przemieszczać się pomiędzy pięcioma wyspami, jest łódź. Kiedy ludzie chcieli mostu, krytycy martwili się, jak to wpłynie na środowisko, więc żadne nie zostały zbudowane. Co to oznacza? Więc czemu my używamy, żeby przenosić się pomiędzy wyspami? Jest możliwe, że to miejsce jest... artificial. Sztuczną wyspą? Jak Palm Jumeirah. Palm Jumeirah? Sztuczna wyspa? Palm Jumeirah jest ogromną sztuczną wyspą i turyści... i miejscem turystycznym położonym w Persian Gulf. Podobnie, ta wyspa może być wyspą sztuczną. Pozorowano, żeby wyglądać jak Jabberwock Island. To dlatego może jesteśmy jedynymi na tej wyspie. Cóż, coś takiego byłoby w końcu niemożliwe. Nie ma szans, żeby wyspy tej wielkości były sztucznie wytworzone. Ten przewodnik musi być stary. On przeczy wszystkiemu, co się teraz dzieje na tych wyspach. To bardzo mądre... O kurde, jak zrobi się głos. To bardzo mądre, że zakładasz, że to jest sztuczna wyspa. Teraz ty tu jesteś? Ale ci ludzie są jedynymi, którzy mogliby zrobić coś na tak masywną skalę. Ci ludzie? Odpowiedzią jest... Słyszeliście o tej ogromnej organizacji? Wiecie, ta ogromna organizacja, o której wcześniej mówiliście. To prawda, że ci ludzie zasłużyli sobie na miano naprawdę złej grupy ludzi. O czym ty w ogóle gadasz? Ups. Trochę mi się wymknęło. Powinienem się tego pozbyć, zanim wycieknie to do internetu. Sorry, za późno, Mokuma. Hej, poczekaj chwilę. Ale zanim mój głos zdołał do niego dotrzeć, Mokuma zniknął jak zawsze. Masaka! Czy to może być? Ta wyspa jest całkowicie sztuczna? Nie ma szans, żeby to była prawda. To jest ciekawe. Muszę wam przyznać, że to jest ciekawe. Sztuczna wyspa, gdzieś stworzona w miejscu, gdzie nikt nas nie znajdzie. Spoko, Mokuma mógłby to zrobić. Ale czemu właściwie jest nazywany Jabberwock Island? Czemu po prostu nie ma czegoś takiego, że to jest jakaś wyspa, nie znacie jej nazwy i tyle? Dziwne, naprawdę dziwne. Nie ma szans, że to była prawdą. Było prawdą. Nie ma szans. Ten przewodnik jest po prostu stary, prawdopodobnie. Ty masz rację. To prawda. Dokładnie o to chodzi.
mówi po prostu dziwne rzeczy, które nas próbują zdezorientować. Cholera. Nie ma szans, żebym się dał w to złapać. Dobra, teraz możemy stąd wyjść? Możemy. No, w tej bibliotece sporo czasu nam zeszło. Ale ja będę się z wami już powoli żegnał. Kolejną klasę, to zobaczymy, jaka będzie. Apteka. Drugstore, no apteka. Słuchajcie, w ogóle to wygląda jak jakaś właśnie hollywoodzka wyspa, wiecie. Gdzie są jakieś zabytki, srytki, jakaś kurczę aleja gwiazd z palmami. Ciekawie. No i cóż, dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo naprawdę teraz wrzucam te pierwsze odcinki. Dyskusje naprawdę fajne wychodzą z tego wszystkiego. Bardzo miło mi się z wami dyskutuje. No i cóż, w kolejnym odcinku będziemy dalej badać tę wyspę. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Mamy w ogóle już mapę. Shift M. F1. Mapa. Ruiny, biblioteka. Tutaj jeszcze będzie jakaś jadalnia. Prysznic, Beach House. Chandler Beach. Plaża, to jest jakiś domek na plaży, a tu prysznice, ciekawie. Wydaje się być fajnym miejscem, żeby gdzie by mogło się stać kolejne morderstwo. No ale zobaczymy. No i cóż, zobaczymy w kolejnym odcinku. Dlatego będę się popracować jeszcze nad głosem Mokumy, bo widzicie, różnie to mi wychodzi. No ale myślę, że jest super fajnie z tymi głosami. Jak wrzucałem te pierwsze odcinki, to nie widziałem, żeby ktoś narzekał, że och, jakie okropne, nie da się słuchać. Nie, że słabo tłumaczysz to jeszcze jakimś dziwnym głosem. O, ohyda. Nie było czegoś takiego, więc dla mnie to jest super. Fajnie, że wam się podoba. Taka cicha aprobata. No i cóż, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.